koleżanka mnie zaprosiła, bo podobno coś z Hiszpanią będzie związanego. Ja już jestem co prawda po świątecznych zakupach, bo je zrobiłam w Focusie. Odebrałam koleżankę z pracy i przyjechałyśmy do galerii. To było pierwsze pytanie, drugie. Czyli nie wyprzedasz? Nie, nie wyprzedasz. Prezenty wszystkie już są? Tak, ja mam wszystkie. Komu najtrudniej kupić prezent? Mojemu synowi 10-letniemu. Wybredny? Ograniczone zainteresowanie, o może tak. Cel dzisiejszej wyprawy tutaj? Prezenty dla dzieci. Tylko dzieciom brakuje prezentów, czy jeszcze komuś pani musi kupić? Dzieciom. Jakiś konkretny sklep dzisiaj? No, po kolei jeździmy. Mhm. Udało się już? No jeszcze na razie nie. Drobne zakupy co świąteczne. Prezenty? Być może tak, na pewno coś z prezentów. Czyli nie ma pan jeszcze wszystkich prezentów? No jeszcze nie. Komu najtrudniej kupić? Myślę, że dzieciom. Za duży wybór i naprawdę nie wiadomo co. W co uderzyć w ogóle, żeby spełnić ich zachcianki. Nie? Czeka pan na wyprzedaż o 19? Chyba nie. Zobaczymy, jak to nam długo zajdzie tutaj. Jeśli nam się uda, no to może coś tam się kupi dalej. Czyli cel wyprawy dzisiejszej tutaj? No to jest między innymi właśnie wyprzedaż i mój sklep, którym ulubiony, którym biorę właściwie często robię zakupy. To znaczy, to jest Monari. I właśnie tutaj się wybieram do tego sklepu. Po prezent świąteczny czy coś dla siebie? Coś dla siebie. Prezenty już mam zrobione. Aha. Komu najtrudniej było zrobić prezent? Trudno tak odpowiedzieć. W zasadzie każdy ma inne gusta, ale starałam się, żeby każdy był zadowolony, więc mam nadzieję, że zrobiłam to, co po prostu każdy sobie zażyczył. Prezenty. Udało się? Nie do końca pewnie, dlatego jesteśmy na etapie cały czas szukania. Nie skuszą się panie na wyprzedaż od 19? Od 19 wyprzedaż, nawet nie wiedziałam. Niby jest jakaś duża ogólną galeryjna wyprzedaż. No proszę, może, ale nie wiem, czy wrócimy. Raczej pewnie nie. Komu najtrudniej prezent kupić? Najtrudniej kupić prezent siostrze, prawda? A czasami dziadkowi. Są wybredni? Nie są chyba wybredni, ale chodzi o to, żeby trafić w to, co z jednej strony potrzeba, a z drugiej strony co trochę ekskluzywne i jeszcze, żeby na to wszystko wystarczyło. Świąteczne zakupy. Prezenty? Tak. Udało się? Udało się. Komu najtrudniej kupić prezent? No, myślę, że nie jest tak trudno, jak się cały rok słucha, co chcą. Na prezent to wtedy jest łatwo wybrać, ale chyba najtrudniej córce. Dlaczego? No, bo bardzo wybredna. Nie skusiły się panie na wyprzedaż dzisiejszą od 19? Tak, właśnie zakupiłyśmy buty.